Dzień dobry, za 2 dni jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka i bardzo chciałam nagrać coś jakkolwiek z tym związanego. 2 lata temu, w zamierzchłych czasach początków tego kanału, pojawiło się moje zestawienie dzieł o takiej tematyce. Myślałam nad tym, żeby zrobić drugą część, jednak finalnie padło na poświęcenie tego filmu artyście, dla którego tematyka dzieci, można by powiedzieć, była bardzo bliska. Bardzo często pojawiają się one w jego pracach, choć nie są tam tylko dziećmi. I chociaż teraz brzmi to nieco enigmatycznie, to już przechodząc do rzeczy, mam nadzieję, że wszystko za chwilę stanie się jasne. Będę dzisiaj mówić o Tadeuszu Makowskim. Tadeusz Makowski urodził się w Oświęcimiu, jednak już kilka lat po jego narodzinach rodzice dostrzegli, że nie jest to miasto, które dawałoby wiele możliwości młodym ludziom, którymi zresztą oni sami byli. I w związku z tym całą rodziną postanowili przeprowadzić się do Krakowa, co też uczynili. Żeby w Krakowie móc utrzymać rodzinę, ojciec Makowskiego otworzył kawiarnię. Dla tych, którzy bywają w Krakowie, kawiarnia ta znajdowała się na rogu Placu Dominikańskiego z ulicą Grodzką. No więc było to ścisłe centrum, więc nie powinno dziwić, że ściągało ona śmietankę towarzyską ówczesnego Krakowa. Bywali tam artyści, literaci, poeci. No i właśnie w takim środowisku młody Tadeusz dorastał, więc nie powinno nas dziwić, że zrobiło to na nim bardzo duże wrażenie. Oprócz tego jeszcze jako dziecko uległ dosyć poważnemu wypadkowi, mianowicie poparzył się. No i żeby wszystko mu się zagoiło, przez pewien czas był unieruchomiony i jedną z nielicznych dostępnych dla niego wówczas rozrywek było rysowanie. Połączenie tych kilku aspektów sprawiło, że Makowski po prostu kochał sztukę i to nie tylko sztukę rozumianą jako malarstwo, ale też sztukę rozumianą jako teatr, jako literaturę. Zresztą Makowski później był bardzo wykształconym człowiekiem, skończył filozofię, filologię polską i klasyczną, był naprawdę bardzo oczytany, bardzo elokwentny, bardzo inteligentny i różne rzeczy go inspirowały. Gdy miał jeszcze 19 lat, to wówczas na deskach teatru Wyspiański wystawiał swoje wesele, więc na pewno na młodym Tadeuszu to również zrobiło wrażenie. Wszystkie te rzeczy sprawiły, że przez pewien czas współpracował z teatrem Zielony Balonik, tworząc kukiełki do ich przedstawień. I jak mogliście zauważyć z tego, co powiedziałam dotychczas, nie widać, żeby był zainteresowany profesjonalnym rozwojem swoich talentów artystycznych, o ile za profesjonalny rozwój ujmiemy akademickie wykształcenie. Jednak zdecydował się on na studia artystyczne, kształcił się w pracowni malarskiej u Stanisławskiego i u Mehofera. W późniejszym czasie wyjechał do Paryża i w tym Paryżu, można by powiedzieć, pozostał. Do Polski nie wrócił na stałe. W Paryżu na początku był pod dużym wpływem twórczości Puvisa de Chavannesa, jednak z czasem poznał też śmietankę towarzyską Montparnasse, ówczesnych kubistów i tych wszystkich nowych nurtów, które wówczas się rodziły i to też nie pozostało bez wpływu na jego twórczość. W momencie, gdy wybucha I wojna światowa, Makowski nie może ani wrócić do Polski, ani do końca zostać w Paryżu, ponieważ no, może to dla niego być problematyczne. Na szczęście z pomocą przychodzi mu inny polski malarz, mianowicie Władysław Ślewiński, który zaprasza go do Bretanii. Według różnych źródeł mieli okresy, gdzie się ze sobą bardzo mocno przyjaźnili, w innych byli nawzajem zmęczeni swoją obecnością, chociaż oczywiście mogło mieć na to też wpływ to, w jakich okolicznościach ze sobą przebywali tak blisko. Nie wchodząc jednak w szczegóły, różne rzeczy, różne nurty wywierają wpływ na całą twórczość Makowskiego, jednak te, które widoczne są w jego twórczości najbardziej, to przede wszystkim kubistyczne zacięcie, ale też miłość do teatru, ponieważ oprócz tego, że regularnie bywał w teatrze, to cała ta atmosfera teatru bardzo mocno wpłynęła na jego sztukę. Więc dochodzimy do meritum. W jego sztuce najczęściej pojawiają się dzieci, ale nie dzieci realistyczne, tylko dzieci bardzo mocno ucharakteryzowane na kukiełki, marionetki. Ich twarze często są zniekształcone trochę na kształt masek. Bardzo często w bibliografii można znaleźć odniesienia do komedii dell'arte, czyli do takiego no, bardzo popularnego tematu w sztuce już na przestrzeni lat, do bardzo silnej charakteryzacji. Wszystko to w bardzo mocno skubizowanej wersji. Większość jest tam po prostu bryłami. Oprócz tego bardzo specyficzna kolorystyka, taka przygaszona, ciemna, królują barwy ziemi, brązy, ugry, ochry.
wszystkie te rzeczy. Makowski jest no, nie do pomylenia z kimkolwiek. Jest to malarstwo bardzo, bardzo charakterystyczne. Jak powiedziałam wcześniej, związany był z każdą dziedziną sztuki, w tym także z muzyką. Grał między innymi na skrzypcach. I motywy muzyczne również bardzo często pojawiają się w jego pracach. Często te ucharakteryzowane dzieci odgrywają rolę muzykantów. Ze względu na wszystkie te aspekty, bardzo często o malarstwie Makowskiego mówi się jako o naiwnym realizmie czy prymitywizmie. I niestety ma to taki bardzo pejoratywny wydźwięk, a wydaje mi się, że prace Makowskiego są jednak bardzo dobre pod wieloma względami. Oprócz tego bardzo ciekawą rzeczą na temat twórczości Makowskiego jest to, że pomimo, że najczęściej przedstawia on dzieci ucharakteryzowane na jakieś kukły, marionetki i mogłoby nam to przywodzić takie oczywiste skojarzenie, że jeżeli ktoś jest marionetką albo kukłą, no to można nim manipulować, nie jest sobą i wszystkie te skojarzenia idące za tym. Ale tutaj bardzo ciekawą rzeczą jest to, że pomimo tej charakteryzacji postaci, bardzo często badacze doszukują się portretów psychologicznych, starają się odczytać emocje idące w tych obrazach, jakieś stany psychologiczne, co jest doskonale widoczne w obrazie nie przedstawiającym dziecko, ale starca, mianowicie w obrazie Szewc. No i jednak inne prace jak Muzykanci, gdzie mamy taką radość dziecięcą z tego, że sobie przez chwilę pograją. To, że te wszystkie rzeczy są widoczne w pracach artysty, jest niewątpliwie powiązane z tym, że był on bardzo dobrze wykształconym człowiekiem, był bardzo inteligentny i to nie jest przypadkowe, że to wszystko jest widoczne w jego malarstwie, to na pewno był celowy zabieg. Jednak pomimo tego wszystkiego, z wielu jego obrazów bije taka po prostu dziecięca radość. No i z okazji Dnia Dziecka właśnie takiej dziecięcej radości chciałabym Wam w życiu życzyć jak najwięcej, a jeśli temat Tadeusza Makowskiego Was jakkolwiek zainteresował, to co jakiś czas na aukcjach w internecie pojawia się jego pamiętnik. Oczywiście nie rękopis, tylko późniejszy przedruk. Mówię co jakiś czas, ponieważ no, to jest pozycja już teraz przed kilkunastu lat, więc nie ma jej w regularnej sprzedaży. Musicie polować, jak ktoś odsprzedaje swój egzemplarz, jednak zdecydowanie warto, moim zdaniem, bardzo ciekawa postać i bardzo ciekawy pamiętnik, mimo że czytałam tylko fragmenty, bo dotychczas nie udało mi się upolować. No i z mojej strony na dzisiaj to tyle wszystkiego dobrego nie tylko dzieciom, znaczy nie tylko tym dzieciom metrykalnym, ale wszystkim dzieciom. I do zobaczenia za tydzień. Cześć!